wczoraj w górach, a dzisiaj już w centrum miasta. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, dlaczego nie powinniśmy pozwolić, aby programista budował Ci framework i w ogóle wkładał ręce w Twój kod do automatyzacji. Na razie i szybko uciekam do auta, bo kot mi moknie, czyli mój mikrofon, i pada lekki deszcz. Hej! No i niestety, mocnego nagrywania dzisiaj nie będzie, ponieważ, no powiedzmy, nie wypaliło i nie poddaje się tak łatwo, więc realizuję nagrywanie dzienne. Przy okazji można zobaczyć inne walory. Dobrze, o czym będziemy mówić? Na początku wybór języka programowania. Wybór języka programowania, i to często jest tak, że team to rozważa, ale tak naprawdę deweloperzy to rozważają. Dlaczego? No bo oczywiście, kogo posłucha team leader? No jak najbardziej deweloperów. Tutaj taki mały disclaimer. Chodzi mi często o zespoły, które są mniej dojrzałe. W idealnych zespołach wszystko jest idealnie, więc o takich nie mówię. Jak w takim pracujesz, zarąbiście. Ja się zetknąłem z wieloma innymi zespołami, w których niestety tak wspaniale nie jest. No i właśnie w tym naszym nieidealnym zespole mamy taki problem. Wszyscy chcą wybrać jakiś dobry język oprogramowania dla... Dlaczego? Dla naszego frameworka, którym będziemy pisać testy automatyczne. No i kto ma największą władzę, jeżeli chodzi o wybór frameworka i wybór tak naprawdę tego języka programowania? No oczywiście deweloperzy, no to oni znają się na językach programowania. No i tutaj niestety możemy się trochę pomylić. Tak naprawdę powinniśmy, bo po pierwsze oczywiście wspólnie wybrać język programowania, ale w ten język programowania, w którym dobrze czują się testerzy, w którym oni mają jakieś kompetencje, powinien być brany na pierwszym po prostu poziomie. Następnie rzeczywiście wsparcie deweloperów, relatywnie ich umiejętności powinny być traktowane bardzo poważnie, jednak ten właśnie wybór języka programowania w pierwszej kolejności powinien się opierać o kompetencje testerskie. Dobrze, mamy to jakby rozegrane tutaj, ten język programowania. No i tutaj obalamy takie tematy jak w stylu deweloperzy będą pomagać, tak? No to no niestety zaangażowanie deweloperów i związane z tym różne przygody znamy wszyscy, przynajmniej ja znam w bardzo wielu przypadkach. Nie, to nie powinien być argument. Deweloperzy są na tyle dobrymi koderami, że powinni pomóc w dowolnym języku, ponieważ framework testowy nie powinien być jakiś ultra zaawansowany i nie wiadomo jaką super konstrukcją. On ma służyć bardzo prostych rzeczy i nie powinien być właśnie bardzo skomplikowany, bo powinien jakby być dostępny w łatwy sposób nawet dla ludzi mniej super programistycznych, jakimi takimi osobami są zazwyczaj testerzy. Tak? Powinniśmy sobie takie argumenty dawać. No jeszcze, wybór języka programowania. Zastanówmy się, jakie problemy będą się z tym wiązały. Kolejnym takim częstym argumentem jest, że tworzymy w tym samym języku co software. No to jest paranoja. Nie ma to naprawdę znaczenia. Czasami są rzeczywiście, że w jakimś języku można przeportować pewne funkcje, biblioteki i tak dalej, rozwiązania do tego frameworka, ale bardzo często, naprawdę bardzo często są to tak marginalne rzeczy, że bez problemu testerzy napiszą sobie to sami. A przede wszystkim są często tak skomplikowane, że testerzy mają duże trudności w korzystaniu z tych właśnie już gotowych super rozwiązań, które idealnie, prawda, będzie można z nich korzystać. No i tutaj, czyli obalamy tak jakby kolejny mit, ten sam język testów automatycznych co software'u. No nie, zazwyczaj to jest ostry niewypał, nie? Myślimy zawsze w kategoriach kompetencji naszych testerów. No i właśnie, co jest jeszcze ważne, jeżeli to deweloperzy zdecydują i to, w jakim języku ten software jest pisany, to niestety to będziemy mieli tak naprawdę napisany jakby wybór języka, który nie był zależny w ogóle od testerów. No i kto weźmie za to odpowiedzialność? No chyba nie testerzy, tylko deweloper, lider. Właśnie, zabieranie odpowiedzialności to jest naprawdę bardzo ważny punkt tego, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Ponieważ zabierając odpowiedzialność testerom, jakby uwalniamy ich od tego, żeby się starać, żeby to rozwiązanie przetrwało, tak? Ponieważ my o wszystkim zdecydowali, jeżeli mówimy o deweloperach i tak dalej, chyba muszę się wrócić w ogóle. Czyli jak mówimy o deweloperach i o liderach i nie wiem, o języku, który został wybrany do tworzenia software'u, no to jeżeli te osoby wybrały tak naprawdę tworzenie rozwiązania programistycznego, frameworka do testów, no to niestety, no to one tak naprawdę biorą największą odpowiedzialność za to, na przykład jeżeli to sfailuje, no bo kto ma wziąć?
No i dobrze, no to już mamy takie super, super ważne punkty poruszone, było ich wiele. Dlaczego jednak ten język powinien być wybrany przez bardziej przez testerów i przemyślana ta decyzja w tym kontekście, ze wsparciem oczywiście reszty zespołu, ale jednak testerzy powinni mieć na pierwszym miejscu słowo o wyborze właśnie tego języka do automatyzacji. Oczywiście nie mówię o takim zespole, w którym żaden tester nie automatyzuje, nie ma się tego uczyć od zera, no bo to już jest w ogóle niebezpieczna sprawa. Ale mówię, że zespół mamy, że już ktoś coś potrafi i chce coś robić i tak dalej. Oprócz właśnie tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem, najważniejsze jest właśnie chyba taki ownership, nie? Wzięcie za coś odpowiedzialności. Kolejną rzeczą jest, że programiści będą pomagać. Rzeczywiście, często pomagają, ale niestety są bardzo ważne rzeczy i kwestie, o których zapominamy. Takich jak na przykład wciągnięcie w cały proces developmentu tego czasu, alokacji czasu, którą programiści muszą, jeżeli się na to decydują, muszą poświęcić na rozwijanie frameworka testowego. A myślicie, że jak to wygląda naprawdę? Tak, tak, wszyscy będziemy robić, idziemy z koksem, nie? Robimy, będziemy tu pomagać testerom, będziemy aktywnie go rozwijać, ten framework. No i na początku tak się dzieje, potem nie ma czasu, feature'y trzeba cisnąć, lider dociska, nie? Rozwija się software, przecież nie ma totalnie na to czasu. Testerzy mają się zająć testowaniem, deweloperzy rozwijaniem aplikacji. I na końcu mamy rozgrzebany jakiś framework, który tam jacyś programiści według swojej wizji rozwijali. Testerzy nie mieli oczywiście głosu, bo od początku nie mają głosu. Tak, no i rodzi się kolejna patologia. Poza tym, no to mamy też taki problem i oczywiście ta alokacja czasu często znika i potem nikt w ogóle tego jakby nie chce doprowadzić do końca poprawnie. No i mamy też oczywiście tak super rozwinięty framework, w którym niestety ci testerzy początkujący mają duży problem, tak? No bo on jest tak skomplikowany jakby dewelopersko, to nie testerzy, prawda, wymyślali, więc deweloperzy muszą tłumaczyć tym testerom. No i mamy tutaj styk jakby tej komunikacji deweloperów z testerami jeszcze na poziomie frameworka, który sprawdza pracę deweloperów. Uwierzcie mi, że to już brzmi źle, tak? I dochodzimy do kolejnej rzeczy, gdzie deweloperzy jakby, załóżmy, że wzięli ten Extreme Ownership, mają te zaalokowane mandates i w ogóle robią cały ten framework i tłumaczą wszystko testerom od podstaw i tym podobne rzeczy. Gdzie to się dzieje? No, pewnie w kilku firmach tak, w większości muszę wam powiedzieć, że nie. Dlatego właśnie to wideo jest przed strogą, taką przed tymi strasznymi praktykami. No i właśnie już to wszystko jest wspaniale, no i często też słyszę o takich wspaniałych patologiach, czyli wpada deweloper do CR-ki, no tester napisał jakiś test sprawdzający, prawda, daną część aplikacji, no i on mówi mu tam, że o, wiesz co, ale tutaj masz taką funkcję użytą, to można by było fajnie wyciągnąć taką warstwę abstrakcji, przyłożyć to do jakiejś lambdy, jeszcze to opakować w jakiś generator i coś tam. Tester patrzy, lol, stary, o czym ty do mnie mówisz, że to sprawdzam po prostu parę formatek, które obecnie działają albo nie działają, nie? Weźcie się za dewelopowanie właściwie, bo coś tu na przykład nie gra. No i właśnie nagle ten tester, no ale dobra, wiecie, tu mamy patologiczną sytuację, w której deweloperzy decydują, co ma się dziać, no to ten tester jedzie, zakuwa z tym programowaniem, już czujecie, co się dzieje. W końcu wydevelopuje to piękne, po kilku CR-kach rozwiązanie, z tego deweloper będzie ultra zadowolony. No i mamy trochę takiego testera, który nagle zaczął w ogóle spędzać kupę czasu na programowaniu, żeby coś tam w ogóle było lepsze, tak? I było takie, jak pomyśli dewelopera. Chyba gubimy wtedy. Właśnie to jest to, że bardzo łatwo zgubić kontekst testowania i dbania o jakość, na rzecz czego? Że zaczynamy tworzyć kolejnego dewelopera z naszego testera i gubi się jakby to fascynacja, skupienie, nie wiem, no ten cel jakości. I to jest właśnie najstraszniejsze, że traci się coś, co jest mega istotne w pracy testera i zyskujemy tak naprawdę kolejnego programistę, ale czy o to nam chodziło w zabezpieczeniu aplikacji i budowaniu frameworku? Nie do końca i nie zawsze. Czasami to jest właściwe. No i nasz tester, załóżmy, jesteśmy dalej w tej samej hipotetycznej sytuacji, tworzy wspaniałe rozwiązanie architektoniczno-programistyczne i w ogóle super, nie wiadomo jakie lambdy tam latają po wszystkich klasach, funkcjach i metaklasach, jeżeli ktoś wie, o co chodzi. No i wtedy mamy to wspaniałe rozwiązanie. Deweloper oczywiście jest zadowolony, jaką wspaniałą misję programistyczną przekazał. No i przychodzi junior tester do naszego zespołu, który ma się wziąć za rozwijanie kolejnych feature'ów.
gdy on wpada ten kot, to po prostu robi wow, co się dzieje. Od razu rezygnuje z pracy, jeżeli jest inteligentny, ale jeżeli nie, wkłada w to swoje palce i czeka na cerki dewelopera, który w ogóle już nie wie, co się dzieje. Ten wyskillowany nasz średni tester coś tam próbuje mu pomóc, no ale on nie jest takim super wymiataczem w tym temacie, no więc jakoś mu tam pomaga i przychodzą kolejne doklejki właśnie programistyczne. Jest to, próbuje dojść ten junior do tego poziomu, no i w ogóle zajmuje to milion czasu, a aplikacja leży nieprzetestowana, bo my próbujemy zbudować nasz zespół testerów jako takich super właśnie programistów, no i nagle kończymy tak naprawdę często taki projekt z super frameworkiem, który sprawdza bardzo mało i zabezpiecza jakości niewiele, no i ma piękny kod i trochę wyskillowany bardziej tester pod względem kodu, który nie wiem, czy pamięta, co to oznacza dbać o jakość, dostarczać wartość biznesową, aby software był w pełni zabezpieczony jakościowo. I przyznajmy sobie szczerze, że czasami wyszukane, skrótowe, ekstra zrobiony kod nieraz jest dużo, dużo gorszy do zrozumienia dla tych początkujących, dla tych, którzy przejmują potem taki framework i starają się w nim odnaleźć, kiedy już nie ma tych super wspierających programistów, bo muszą napierdzielać coś zupełnie innego i nie mają na to czasu i kończymy z czymś takim, kogo nikt nie chce. I takie niechciane dziecko pozostawia smutek w sercach wszystkich tych, którzy właśnie zabrali decyzyjność testerom, zabrali im to prawo głosu i zdecydowali się na coś, na rozwiązanie, które wydawało się w teorii bardzo dobre, cały zespół, programiści i tak dalej, ale o testerach troszeczkę zapomniano. Dobrze, bo to był naprawdę fajny i wartościowy content, który teraz przekazałem i zastanówcie się dwa razy, jak ktoś wam będzie ostro przepychał właśnie tego typu rzeczy, gdzie deweloperzy będą rozwijać framework testowy i w ogóle będą mega mocne cerki takie, że nie jeden tester zginie pod butem dewelopera. W końcu zemsta za te bugi, które zgłaszał, będzie należna. I fajny temat, podzielcie się komentarzami. Oczywiście proszę was, dawajcie jakieś tam dzwoneczki, są na YouTubie, subskrybujcie i oczywiście komentujcie kanał, bo to jest super testowy vlog. No co mógłby innego zrobić tester? Do zobaczenia w następnym vlogu i na razie, cześć! No to odcinek w plederze.